Wow! Co tam jest? Pokaż. Czego się dowiemy? W samochodzie jest pompa paliwowa. Naprawdę? Nie sprawdziłem tego. Mówiłem wam, że Toyota jest dla mnie wynalazkiem. Najwyraźniej czegoś nie wiem. Ej, tu jest pompa paliwowa. No to ona po prostu nie działa, co? No jak byk. Dobra. Sprawdzamy zatem pompę paliwową. Jak ją sprawdzić? Już wam tłumaczę. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Autodyżur. Moi mili, kochani, najdrożsi fanowie, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną. Zaczniemy sobie dzisiaj od takiej teoretycznie bzdury, a w praktyce jest to problematyczne dla wszelkich warsztatów samochodowych, myślę sobie. Drgania. Drgania w samochodach, różnego typu drgania, bo auto drży naprawdę na różnoraki sposób. Drugim takim najczęstszym, uporczywym problemem jest buczenie. Buczenie czegoś, jakieś dziwne dźwięki wydostające się z kół, z zawieszenia, jeszcze nie wiadomo z czego. Zaraz będę to rozwijał. Najpierw sobie rozpędzimy ten wóz. Dobra, dawaj, rozpędzaj. I ja wam zaraz wszystko będę opowiadał. O! Jeszcze raz. Wy tu widzicie, że to stoi, ale to zapierdziela już ponad 100 na godzinę, nie? Żeby było jasne. Doprowadź do tego drżenia. O! Teraz drżą drzwi. Ja wam pokażę, jak bardzo. O! Tak drżą drzwi. Dobra. Zobaczcie to. Pokażę. O! To drży. To znacznie mniej. Tu jest masakra po prostu z tej strony. Ja cały upał wydałem właśnie. Co tu jeszcze drży? Okej, i tyle. Tutaj nic nie czuję, dobra. Na tym wahaczu trochę. Na tym bardzo mocno. Sytuacja ma się następująca, jeśli chodzi o drżenia, drgania, bo buczenia to jest inna zupełnie sprawa. Natomiast jeśli samochód drży podczas jazdy, no to oczywiście powodów może być masa w samochodzie. Jest to zawsze trudne do znalezienia, ze względu na to, że jesteśmy zmuszeni szukać czegoś, co podczas jazdy się objawia, a podczas postoju, wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób wywołać. Dlatego ja pakuję od razu takie samochody na podnośnik, ale jest tutaj uwaga co do tego. Trzeba mieć głowę na karku, gdy się robi ten zabieg, który żeśmy przed chwilą robili, czyli rozpędzanie samochodu. Już tłumaczę. Po pierwsze, w samochodzie są systemy ABS, ESP, które nie pozwolą ci tak do końca rozpędzać tego samochodu. Nawet jeżeli pozwolą ci rozpędzać samochód, a jest na przykład czteronapędowy, ten akurat jest tylko tył napęd, więc jest spoko. Jeśli samochód jest czteronapędowy, pojawiają się problemy dotyczące prędkości kół. One są wszystkie nierównomierne, nie ma obciążenia, więc jedno koło się kręci szybciej, drugie wolniej o ileś tam kilometrów na godzinę i ESP w tym momencie zaczyna szaleć, nie wie co ma zrobić. W momencie jak zaczyna szaleć i zaczyna dohamowywać poszczególne koła, robi się meksyk na podnośniku, wóz zaczyna być. Wiecie, on jakby zaczyna szaleć i wariować. Można w ten sposób uszkodzić wiele rzeczy w tym samochodzie. Jeżeli chodzi o S-klasę, to nie chcielibyśmy uszkodzić skrzyni biegów, napędów różnicowych, różnego typu innych elementów, które w tym przypadku bardzo mocno są obciążone tymi dohamowywaniami przez SP. Więc zasada jest taka, ja na przykład w tym samochodzie, ponieważ akurat tutaj wypięcie czujników ABS jest dość uporczywe ze względu na to, że wtyczki od czujników ABS-u są tam pod nadkolem i trzeba by ściągać nadkole i z przodu i z tyłu, to zdecydowałem się na coś innego. Wsiadłem w ten samochód i zacząłem nim jechać, tak dałem mu gazu tak na jakieś 30-40 km na godzinę i czekałem. Na co? Na to, że tylnie koła się kręcą, a przednie koła stoją w miejscu. Czekałem aż ABS zauważy to, że hej, halo, pół samochodu jedzie, a pół samochodu stoi, stwierdzi, że jest coś nie tak i zapali błędy na zegarach. Teraz te błędy tam nie świecą aktualnie, ze względu na to, że Mateusz zgasił i odpalił samochód, ale przed chwilą świecił się ABS, który to zgłosił błąd. W momencie jak zapala się ABS i ESP do tego, system jest wyłączony, czyli masz wolność już dowolną do rozpędzania samochodu. Jeżeli nie możesz doprowadzić w ten sposób, czyli wiecie, jadąc jakiś czas, żeby ABS stwierdził, że tylnie koła jadą na przykład 40 na godzinę, przednie stoją i on w końcu załapie ten błąd, na pewno, prędzej czy później to jest kwestia 10 sekund, 30 sekund, to jest inny sposób. Wypinamy czujnik ABS-u. Wypięcie czujnika ABS-u powoduje natychmiastową dezaktywację ABS-u i dezaktywację ESP. I o ile w tym momencie skrzynie biegów potrafią w niektórych samochodach wpaść w tryb awaryjny, czy silnik potrafi lekko stracić moc, bo czujnik ABS-u nie działa, jest dość kluczowym elementem dzisiaj w samochodach, o tyle rozpędzamy
spędzenie na podnośniku będzie jak najbardziej możliwe i do sprawdzenia jest jak najbardziej ten zabieg prawidłowy i nic się złego nie wydarzy, nigdy nic mi się złego nie wydarzyło. Trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście po takim zabiegu, później jak podepniemy go z powrotem, w samochodzie jest litania błędów we wszystkich sterownikach świata, w radarach, ABS-ach, w liczniku, w silniku, w skrzyniach biegów, w mechanizmach różnicowych, sportowych, niesportowych. Rozumiemy się, jest cały samochód zasiany błędami od ABS-u, więc trzeba podłączyć później komputer diagnostyczny i to pokasować, bo tego są, no mogę, można to liczyć, myślę sobie, że w setce co najmniej takich kodów błędów w całym samochodzie, takim jak ten, w którym to się rozsiało. Okej, to jest jedna rzecz. Teraz tak, druga rzecz. Należy bardzo mocno pamiętać w takich zabiegach, że jeżeli rozpędzisz ten samochód, to po pierwsze, rozpędzamy go powoli, żadnego depnięcia gazu w podłogę, pozwólmy skrzyni biegów na spokojnie zmieniać biegi, jeśli nie chce sama, to można to zrobić łopatkami. Bo dlaczego w ogóle o tym pierwsze? Bo niejednokrotnie spotkałem się z ludźmi, że po prostu nie potrafią tego wykonać. Mają z tym bardzo duży problem, w szczególności z patentem wypięcia czujnika ABS-u. Nierzadko kto na to wpada. Nawet byłem na hamowni kiedyś, na której nie mogli zmierzyć Porszaka, bo im cały czas tyrkotał. Ja wlazłem tam akurat w tym momencie 911, mówię, no ale wypinę czujnik ABS-u i zobacz. I tam zmierzyli przy mnie ten samochód i wszystko poszło okej i trzymało moc, żaden problem, ABS mu nie ściągnął. Jak już rozpędzimy ten samochód do prędkości na przykład, którą klient zgłasza, że przy 100 na godzinę mamy drżenie i rozpędzamy go. Widzieliście, jak to wszystko drgało, dotykałem kamerą drzwi, widzieliście, że cały zaczął latać samochód. Mamy ten moment i teraz przestajemy już badać. Ktoś tam łazi pod spodem i sobie sprawdza. Już mam, mówię, co ja sprawdzam i w jaki sposób. Przestajemy już sprawdzać. Bardzo powoli go wyhamowujemy, okej? Okay? Delikatnie. Pamiętajcie, koła są w powietrzu. Jak pizgniesz w hamulec, to koła staną natychmiast w miejscu. Ale co z napędami? Dajcie tej skrzyni biegów się zatrzymać, bo ona tego po prostu wytknie girę, jak nagle zatrzymasz ją ze 100, 120, 150, 180 czasami na godzinę. Różnie rozpędzamy te samochody w zależności od potrzeb. No to jak zatrzymasz go nagle w miejscu, no to umówmy się, że siły bezwładnościowe coś muszą zrobić i musi się coś rozpaść. To jest jedna rzecz. Wyhamowujemy go bardzo powoli i delikatnie. I kolejna rzecz. Koła muszą stanąć w miejscu. Spójrz przez okno, czy koła stanęły wszystkie w miejscu, zanim włączysz parking. Okej? Okay? To są podstawy, żeby nie uszkodzić w tym samochodzie napędów ani niczego innego. Okej, okay, to by było mniej więcej tyle. I teraz, co robimy dalej? Mamy auto rozpędzone. Widzieliście, jak drży samochód? Widzieliście, co sprawdzałem? Ja podchodzę do tematu w ten sposób, że pierwszy element, jaki sprawdzam w samochodach, źle powiedziałem. Pierwsze, co robię, to się pytam, co i kiedy drży klienta, co go interesuje. I teraz tak, klientów, tego akurat tutaj klienta interesuje drżenie samochodu między 80 a 120 km na godzinę. Co mi to mówi? Z automatu biorę pod uwagę koła. Koła to są elementy, które najczęściej drżą przy 180 do 100, 120 km na godzinę i później przy prędkości mniej więcej 180-200 na godzinę, a pomiędzy przestają całkowicie drżeć. Także to jest taka pierwsza moja myśl. Jeśli tam ktoś podaje mi tą prędkość, koła. Niewyważone, krzywe, uszkodzone opony, bąbel na oponie, wszystkie tego typu. Okej, okay. To jest jedna rzecz. Jeżeli drżenie pojawia się, i teraz tu mówimy, bo są różne etapy drżenia, tak? Może być przy równomiernej jeździe na przykład, ale może być też tylko podczas przyspieszania, może być też tylko podczas hamowania. Podczas hamowania. Drżenie pojawiające się podczas hamowania, czyli na kierownicy, hamulce, tarcze hamulcowe, nic innego. Nie szukamy nic nie indziej. Jeżeli jest drżenie podczas hamowania, czyli dodaję, naciskam hamulec przy 100, 150, 180 na godzinę, jest drrr na kierownicy, tarczę. Koniec, nie ma dyskusji. Trzeba wymienić, przetoczyć, sprawdzić ich montaż, cokolwiek, ale to są tarcze. Nie szukamy po kołach nigdzie indziej. Ok, teraz tak, przyspieszanie. Przyspieszam, wóz drży. I teraz, tu wszystko zależy od tego, jak drży. Bardzo trzeba mocno się skupić na częstotliwości drżenia. Widzieliście, jaka tu była częstotliwość, jak dotknąłem kamerą? To była mniej więcej taka częstotliwość, tak? Nie wiem, czy to widać, ale to była mniej więcej taka częstotliwość. Co ona nam mówi? To jest niska częstotliwość. Wysoka częstotliwość to jest tarka. To jest brumienie takie jakby pod dupą i to jest wysoka częstotliwość. Niska częstotliwość była tutaj. Im wyższa częstotliwość drżeń, tym znaczy się, że większy obiekt wykonuje to drżenie. Czyli duże koło, duża średnica koła będzie drżeć mniejszą częstotliwością niż wał, który jest małej średnicy i będzie dawał nam tarkę. To jest kluczowe przy szukaniu takich, tego typu rzeczy, bo ta częstotliwość mówi nam bardzo dużo. Duże też jest koło zamachowe, trzeba wziąć pod uwagę, czy tam koło dwumasowe i ono też potrafi drżeć. Ale jest pewna różnica. Koło dwumasowe będzie drżało przy przyspieszaniu. Przy puszczeniu gazu nie będzie drżeń. Koła będą drżeć przy przyspieszaniu, puszczeniu gazu
i równomiernej jeździe. One się kręcą cały czas i cały czas w ten sam sposób. Wał najczęściej drży podczas gwałtownego i ostrego przyspieszania, gdy jest uszkodzona na przykład podpora wału. Podpora wału znajduje się tu na środku samochodu, tu układnie tu w tym miejscu akurat, i ona jak się uszkodzi, jest, ona służy po to, że tu jest początek naszego wału, tu jest podpora wału, a tu jest zakończenie wału. I ona jest tutaj po to, że wał jakby był takiej długości przez cały ten samochód, byłby zbyt długi. On by się wykrzywiał prawdopodobnie od prędkości obrotowej. Więc pozastosowali tutaj podporę. Podpora jest na gumie. Ona, jak przyspieszasz autem, to się uchyla do góry, jak puszczasz, to ona się uchyla w dół. I w momencie, kiedy jej łożysko już jest uszkodzone, jej guma i jej amortyzacja, to potrafi wpadać w wibracje. Wtedy to się objawia właśnie w taki sposób, że ty przyspieszasz, jest takie pod dupą. I to jest typowe drżenie wału. Wyczuć to idzie jakby na samym środku samochodu, tam gdzie jest wał, tak? Pod tyłkiem. Więc można to od razu gdzieś też sobie już uświadomić. Odczuwasz to pod tyłkiem i wiesz już częstotliwość, to możesz wziąć pod uwagę wał, ale ciężko jest to wydobyć z tego auta, ze względu na to, że nie ma obciążenia. Koła musimy wziąć pod uwagę, że sprawdzając w ten sposób samochód, jak teraz on tutaj jest, on nie ma obciążenia na kołach. Dlatego niektóre drżenia, które się pojawiają w samochodzie, mogą zniknąć na podnośniku i się nie objawić. Na przykład wału, który podczas obciążenia najczęściej daje nam drżenie. Więc tutaj może być w tym już problem niestety. Dlatego to zawsze jest, wiecie, nie? I teraz tak, jak ja sprawdzam, jeżeli nie wiemy, co tak jak widzieliście, zresztą chodzić tutaj pod samochodem, ktoś rozpędza, jest ten moment tego drżenia, łazisz i sprawdzasz, tak? Jak drży tutaj? A jak drży tutaj? A jak drży mechanizm różnicowy? A czy drżą wydechy? Czy układ wydechowy drży? A czy drży silnik? A czy drży skrzynia biegów? A czy jeżeli jest cztery napęd oczywiście, to drżą przednie wahacze? W ten sposób chodzę i sprawdzam i spróbuję wydedukować, co drży najmocniej, na tej podstawie stwierdzać. Jeżeli drżą płośki, tak? Płosie są tutaj w tym miejscu, proszę bardzo, się tam kręci. Okej? Okay. Jeśli drżą płosie, no tutaj z reguły też jest to bardziej brumienie niż drżenie, które tutaj mieliśmy do czynienia. Drżenie, które tutaj występuje w tym aucie, widzieliście częstotliwość, już powiedziałem o tym wszystkim, że prędkość i częstotliwość dla mnie jednoznacznie wpływa na, czy wnioskuje, czy nakierowuje mnie na to, że to są koła. I teraz jak sprawdzić takie koła? Tak jak teraz. Samochód jedzie sobie na biegu jałowym, można tak powiedzieć, w ogóle to można, nie? Jedzie sobie na biegu jałowym i sprawdzam. Patrzę sobie na felgę i patrzę, czy ona bije, czy nie bije. Pamiętajcie, wewnętrzne części felg będą częściej biły niż zewnętrzne. Zawsze zwracajcie uwagę na wewnętrzną. Tu jest słabsza część koła. Jeżeli uderzasz w dziurę, to z reguły gnie się tu, w tym miejscu felga. Nie z drugiej strony, bo z drugiej strony jest wzmocnienie, użebrowanie felgi. Tutaj nie ma nic, także tu się gną najczęściej felgi. Ok, sprawdzam sobie bicie. Jeżeli nie mogę tak za bardzo wyczaić, o ile ona bije, to ja to robię w taki sposób i tu wam coś pokażę, że przykładam sobie na przykład latarkę, czy cokolwiek innego i przykładam. Oj, oj. Widzicie? Widzicie jak bije? Nie widzicie, ale słyszycie. Słyszycie, tak? Jest, nie ma. Jest, nie ma. Jest, nie ma, ok? To jest bicie tego koła. Tak to jest najłatwiej sprawdzić. Śrubokrętem, ja akurat sobie wziąłem latarkę, ale może być śrubokręt. No będę mógł iść palcem nawet to sprawdzić, jakbyś bardzo chciał. Tutaj na zewnętrznej krawędzi nie widać tego mocno. Na wewnętrznej krawędzi widać to dużo mocniej, ale też, bo ja wam nie pokazuję kamerą tak za bardzo, bo wy w kamerze, kamera takich rzeczy nie łapie, bo ja widzę jak tutaj, że ona zupełnie inaczej łapie te obrotowe szkół, to ze względu na odświeżanie, tak, obrazu. Całe koło bije w ten sposób, ale na dodatek jeszcze ono bije tu w ten sposób, ale bardziej z tej strony. O, tu mam takie coś, okej? Okay? I teraz najlepsze jest to, że felga nie bije, tylko sama opona. Okej, okay. Opony potrafią bić fabryczne. I teraz trzeba mieć tutaj jakieś takie rozeznanie, ile opona może drżeć czy bić, a ile nie, jaką może mieć odchyłkę. Jeżeli samochód długo stoi na parkingu, na przykład przed EKG, to po bardzo długim postoju jest taka opcja, że uklepała się ta opona w tym jednym miejscu. Wyjeżdżasz tym samochodem i ona po prostu zaczyna bić. To jest zupełnie normalna rzecz. Opony nie są elementami, które zawsze wrócą do swojego kształtu. W momencie jak stały przez zimę, lato, przez różne warunki atmosferyczne, było wilgotno, tak, srak i owak, no i po prostu one się odkształcają. Tak samo przechowywanie opon też ma na to znaczenie. Jeżeli bierzesz opony z garażu i one w zeszłym roku nie biły, to że w tym roku one biją, to jest zupełnie normalne. Być może byłeś
źle przechowywane. Jest mnóstwo tu zależności, mnóstwo opon też. Wychodzi fabrycznie już bijących, uszkodzonych, tak szczerze mówiąc, bo takie mieliśmy tutaj. Zakładasz nówkę i to tutaj jest, to jest pikuś. Ja widziałem nowe opony, które tak biją, że daj sobie spokój, panie, w ogóle tego nie zakładaj, bo to jest jakaś tragedia. I mówimy tutaj głównie o firmach, które są, no powiedzmy sobie, gorszej jakości, tak? Nie jakieś tam renomowane firmy, tylko jakaś tam po prostu firma, więc trzeba to też brać pod uwagę. Opony są bardzo częstym przypadkiem bicia i felgi. Opony i felgi. Powiem wam, że w większości przypadków na tym się kończy. I teraz uwaga, bardzo, bardzo często przyjeżdżają samochody, że zmieniliśmy komplet kół cały i dalej bije. To jest zmieniony komplet kół w tym aucie niby. Przyjechał na innych niż biło na innych. Przecież ta też jest uszkodzona. To o czym my tutaj gadamy w ogóle? Nie ma co tutaj dalej szukać. Wszystko w tym samochodzie wskazuje na to koło. Biła jedna i druga strona, ale druga też ma odchyłki, natomiast ta biła bardzo mocno. I teraz częstotliwość tych drgań, jak ja dotykałem drzwi i patrzyłem sobie na to, odpowiadała mi częstotliwości drgań, którą... Siemano, dzień dobry! Częstotliwość mi odpowiadała mi temu, co ja czułem, gdy jechałem tym samochodem na próbę i sprawdzałem, czy bije to auto. Więc wszystko mi się zgadza, ja zaczynam tutaj od kół, czyli biorę jakieś inne koła najlepiej, spróbuję tu jakieś zaraz ogarnąć, założyć i zobaczyć, czy się coś zmieni. Zawsze możesz też zmienić przód na tył i zobaczyć, czy jakaś różnica powstała. Nie wiem, czy to jest nudne, czy nie, ale po prostu ja w momencie, jak zacząłem to dzisiaj badać, bo w ogóle chciałem coś innego wam dzisiaj mówić, zupełnie o innej sprawie, ale ponieważ zaczęliśmy to tutaj badać, to pomyślałem sobie, że warto wam powiedzieć, ponieważ bardzo dużo aut przyjeżdża do mnie na to, że coś bije. I tak naprawdę znalezienie tego z reguły jest problematyczne. Niby prosty temat, a jednocześnie dość skomplikowany i widzę, że sobie nie do końca wszyscy z tym radzą i nie znaczy, że ja sobie z tym radzę doskonale, ponieważ są samochody, które tu przyjeżdżały, naprawdę, kurde, nie możesz tego znaleźć i zaczyna się szczelanie. Szczelanie polega na tym, że dobra, wymienimy płośki, wymienimy to, wymienimy tamto. W niektórych samochodach jest doświadczenie, czyli na przykład w A8, D3 przede wszystkim, jeśli drży ci samochód na postoju, na drive'ie wciśniętym i staniesz i drży cały, to jest buda, płośka, wewnętrzny przegub, 100%, w ogóle nie ma dyskusji. Zaczyna, od razu wiem, ale są samochody, w których no, nie masz aż takiego doświadczenia i zresztą to jest nowy prawie samochód, więc teoretycznie tu nie powinno się nic dziać, a jednak się dzieje i są takie auta, z którymi nawet serwisy nie potrafią sobie rzeczywiście fizycznie poradzić, bo możesz wymieniać w ciemno i szukać. Tyle na temat drżenia. Zrobię też wam taki monolog na temat buczenia, brumienia czy dźwięków wydostających się z elementów podczas jazdy samochodem, bo to też jest ciekawe i to też jest trudne do znalezienia. Chyba tyle na ten temat. Chyba wyczerpałem temat, nie? Chyba tak, no, jak 20, dopiero teraz przyszedłem. 20, tak, 20 minut. Wychodziłem na początku. 20 minut. Teraz przyszedłem. Dużo, no dobra. No dobrze, chyba wszystko. Mam sprawę. Koła zmienione na szybko, próbuję go teraz, widzicie? SP mruga, ABS się nie świeci, nie mogę go rozpędzić. Tutaj nie pokazuję prędkościomierz, bo on potrzebuje prędkości kół wszystkich czterech, żeby pokazać mi, że jedzie jakąś prędkością. Więc ja go tu teraz troszeczkę pomęczę chwilę, jak na złość, nie? Jakby nie mógł od razu zobaczyć, że tył się kurde kręci, a przód stoi w miejscu. To nie, no jakby pasuje ci to, co się teraz dzieje? To dziwne, wiesz, bo moim zdaniem przód stoi, a tył jedzie, czyli pali laka. Jakby, żeby była jasność, koła, które wzięliśmy, nie są idealne, ale chcę zobaczyć, czy jest różnica, bo jeżeli różnica się pojawi, jakaś znaczna, no to też będziemy w domu. O, jest! Widzicie, jest. Ile czasu było potrzeba, widzicie, jest ABS. Niestety wibracje są nadal, aczkolwiek... Japońska motoryzacja. Tak, tak, japońska. Japońska motoryzacja jest rzadko u nas naprawiana, ale jednak... Miałem wziąć ze sobą książkę, wam pokazać, jaką czytam. Bo się pytaliście, jaką książkę o Toyocie czytałem. Pokażę ją, pokażę, spokojnie. Przyniosę jutro tą książkę albo coś. No właśnie, bo zacząłem jak taki troszeczkę z partyzanta podszedłem. Tak to jest, jak się podchodzi do auta po raz 75. Więc zrobimy może tak, ja wam pokażę najpierw, co tutaj, co to jest za samochód. Toyota D4D motor, to już wszystkim wszystko wystarczy. Myślę, że nic więcej tutaj nie trzeba mówić. Problem z ciśnieniem paliwa, pokazywałem. Chodzi o to, że odpalasz samochód i on ma ciśnienie paliwa tam 340, 300 barów, 340 na biegujowym. Wciskasz gaz podłogę, ciśnienie spada do 150 barów. I teraz ja to pokazałem na social mediach, pokazałem gdzieś wstępnie na odcinku chyba nawet, no i tam się pojawiły oczywiście diagnozy, już bezpośrednio trafne przez moich fanów, widzów, mechaników i bardzo dobrze, bo mnie to bardzo cieszy, ja tego teraz nie komentuję w sensie negatywnym, tylko fajnie, bo to zawsze może coś podpowiedzieć, w szczególności w temacie samochodu, którym ja po prostu mało wiem. Ale diagnozy wszystkie, które się pojawiły, były, są jednoznaczne. Zawór na pompie wysokiego ciśnienia, który oczywiście służy tutaj do regulacji ciśnienia paliwa. I tych najwięcej się pojawiło komentarzy, że to jest to, to jest na pewno to, że tam są w ogóle dwa zawory,
motory i któryś z nich jest uszkodzony. I biorę pod uwagę, że rzeczywiście tak może być. Ale czy na pewno? Czy ciśnienie paliwa jest uzależnione tylko i wyłącznie od tych dwóch zaworów, oprócz tego, że one są do regulacji ciśnienia paliwa? To myślę sobie, że ja osobiście zacznę książkowo. Tak, to się powinno być według technologii, według specyfikacji, czy jakoś zwał jak chciał, i zacznę od bardziej prozaicznej rzeczy, znalezienia filtra paliwa w tym aucie, co? Bo pytanie, czy w ogóle kiedyś był wymieniony filtr paliwa w tym aucie? Uważam, że jeżeli jest przypchany, to sytuacja będzie analogicznie identyczna. I od tego chyba bym zaczął, a nie od zaworków sterujących ciśnieniem paliwa. Także... Nie, to jest żart, tak? Czy co? Czy to jest filtr paliwa? To jest filtr paliwa? Czy co? To wygląda tak trochę jak filtr paliwa, nie? Wiktor! No, a może a to jest filtr paliwa, jak myślisz? To tutaj, to, tam, to. To mówisz? To? Czy nie? No, tak. Tak wygląda, nie? Rurka jest, no. Rurka... Też tak stwierdziłem właśnie, że rurka jest. No tak trochę wygląda, nie? Jak filtr paliwa, co? A ty się znasz za Toyota? Toyotami to będzie ciężko. Filtr paliwa, tam? To jest to? Tam patrzę? Tak? Tak? No, czyli jest ktoś, kto się zna na Toyotach PKG, zajebiście. Dziękuję. Czy on mógł być w gorszym miejscu? Mógł być, pewnie, że tak, bo mógł być pod spodem, pod wszelkimi osłonami i tak dalej. Ale dobra, to jedno mamy znalezione i jedno, co ja mogę powiedzieć wstępnie. Jeżeli to jest filtr paliwa, to on dawno nie był ruszany. Jak ja to trafię po prostu, i to będzie to... To długo stał ten samochód na to, żeby wymienić mu ten filtr. Dobra, idę na jako pierwsze zamówię filtr paliwa, żeby już go mieć tutaj na miejscu i już się do niego dostaję i zobaczmy, co tam leży. A, duszy na sercu, no. No, okej, jeszcze nie znalazłem docelowo awarii, na którą przyjechał samochód, ale znalazłem inną awarię, która też musi być w tym samochodzie usunięta, bo to się źle skończy. O, chyba nie najgorzej, co? To nie najgorzej, to teraz słuchajcie tego. Chwytam ją i teraz tak, góra, dół, nie ma problemu, ok? Ale wydaje mi się, że tu już problem jest i to dość konkretny. O co chodzi? Luz turbiny góra, dół może być zawsze, każda, nawet nowa turbina, świeżo po regeneracji, w ogóle nowa turbina musi mieć luz góra, dół. To jest obligatoryjne ze względu na to, że gdy dostaje temperatur, to wszystko się uszczelnia. Tak jak silnik, tak? Silnik, jak wkładasz tłok w cylinder nowy, świeży, no to on też ma luz poprzeczny i to jest zupełnie normalne. Dopiero jak dostaje temperatur i się rozszerza cały materiał, to wtedy to wszystko się uszczelnia i kasują się luzy. Więc to jest normalne. Z dłużnego luzu na ośce, no przynajmniej ja tak jestem nauczony od zawsze i że tak powinno być, nie powinno być żadnego w ogóle. Jeżeli nawet jest maluteńki luz, to można uznać, że turbina już jest zużyta na ośce. Natomiast jeśli ten luz jest taki jak tutaj, co słyszeliśmy, no to mówimy się o tym, że turbina jest w stanie agonalnym. Ona tu jeszcze działa, nie wiem, czy puszcza olej w ten dolot, czy nie, ale od strony zasysu tego oleju już trochę jest, więc sądzę, że oleju w układzie dolotowym jest dużo. To jest samochód oczywiście, któremu to przeszkadza, wiecie, nie? Nie takie rzeczy ten samochód ogarnie, ale klientowi trzeba zaznaczyć, że takie coś tutaj ma miejsce. I to nie podlega dyskusji. Dzień dobry. Przyjacielu drogi, Toyota D4D. Czy taki samochód ty kojarzysz w ogóle, że istnieje w katalogu samochodów? 9. rok, nie? Też mi się tak wydaje, że to będzie 9. rok. No, ja bym chciał filtr paliwa do tego samochodu. Taka puszka, no, taka duża, taka dziwna z czymś tam, no. Okej, okay, z takimi różnymi fajnymi rzeczami. A zobacz przy okazji, czy zaworek sterujący ciśnienie paliwa na pompę wysokiego ciśnienia będziesz miał. Jeżeli będziesz miał takowe zaworki, to poproszę dwa, tak, dokładnie, to poproszę obydwa od razu też. Nie wiem, nie widzę, bo jeszcze nie mam na tyle rozebranego auta, ale powiedzmy, że jeżeli mówisz, masz większą wiedzę niż ja, znacznie, jeśli chodzi o Toyota, jak widzę. Także jeżeli masz zaworek czerwony i jaki? A może numer na boga, będzie mi tutaj łatwiej. JT Elżbieta Halina Grażyna 20V76. Na 1001, dobra, ja sobie rozkoduję, zaraz będę miał pełną informację na ten temat. A odzwonisz mi zaraz, czy to masz, czy nie? Tak, daj mi 5 minut, dosłownie zaraz ogarniemy ten temat. A co to jest za przycisk w tym samochodzie Idle Up? Znasz w ogóle na Toyotach? Bo ja się nie znam na Toyotach i... To wiesz, to katapulta chyba jest. Okej, okay, bo tak akurat by pasowało, czyli, ale musisz ją uruchamiać na biegu jałowym, skoro Idle. Okej, okay, dobra, pa. Co to jest Idle Up? Taki przycisk? To jest jakiś ten? Podniesienie obrotów biegu jałowego? Czy co to jest? No nie wiem, według mnie... Patrząc na to, co ja tutaj widzę za napis, ale mogę się mylić oczywiście, bo mogę sobie to tylko tak mówić. Czekajcie, sprawdzimy jeszcze całą resztę. Dobra, pewności nie mam, ale ja mam wrażenie, że tu jest taki napis. Ja wam to pokażę i może sobie razem to stwierdzimy. O, tu. 27
27-2009, nie? Ja bym powiedział, że to jest 27 tydzień 2009 roku. Co wy na to? Jeżeli tak jest, no to coś tam lat ten filtr ma. I pytanie, czy rzeczywiście przeleżał na półce większość swojego czasu po wyprodukowaniu, czy został założony w 2009, 10, może 11 roku i ma przejechane już swoje kilometry. No nic, dowiemy się, czy to będzie działało, jak go wymienimy i sprawdzimy, co jest 5. Dostawać się do tych zaworków od razu? Przemyślę sprawę. Zaraz będę... podejmę decyzję. Żeby było jasne, pomimo że wpis jest daty jakiej jest, to wydaje mi się, że nie wygląda najgorzej w środku. Go sobie oglądałem, podświetlałem i mam wrażenie, że nie jest źle. Oczywiście, że go wymienię, skoro już go wyciągnąłem, bo no data jest dość stara i powiedzmy zrobię to obligatoryjnie, tu klientowi to nie będzie absolutnie przeszkadzało, wiem o tym, bo go znam dobrze. Ale nie będę ukrywał, że raczej to nie jest trafione, więc po prostu rozbieram dalej, bo te zaworki zamówiłem w ciemno. Sprawdzę sobie, jak one wyglądają, gdzie one są, czym są, wykręcimy je, zobaczymy sobie. No i i będziemy sobie razem kminić, co w tym samochodzie może być uszkodzone. Może wy mi będziecie podpowiadać później, jutro na przykład, czy tam jutro, nie, przepraszam, jak będziecie oglądać odcinek, bo to będzie prawdopodobnie w niedzielę, tak? Dobrze myślę, dzisiaj jest środa. Tak, prawdopodobnie w niedzielę. No, to może sobie podpowiadamy, jeśli nie dojdziemy do ładu, nie? No myślę sobie, że do środy to go naprawimy. Także nic, rozbieram dalej i mam nadzieję, że coś wymyślimy. Tak, nie jestem do końca pewien, czy to są wtryski Denso, bo one są schowane pod pokrywą i tego nie widzę, ale widzę, że mają 4 przewody i to są wtryskiwacze paliwa, które posiadają oporniki kalibracyjne w środku. Zamiast wpisywania po wymianie wtryskiwaczy paliwa kodów IMA, te, które są algorytmami do korekcji wtryskiwaczy paliwa, to tutaj jest tak, że zakładasz i powiedzmy sobie tak, korekcja jest już nadana przez fabrykę, kiedy produkują wtryskiwacz i go później testują. Na podstawie opornika, który jest tam zastosowany, komputer silnika ten opornik sobie mierzy i na podstawie jego koryguje dawkę wtryskiwanego paliwa w stosunku do tego, co by się chciało mieć po prostu w idealnym punkcie położeniu życiowym, czyli jeżeli byłoby idealne paliwo, idealny wtrysk, idealny silnik, no to wiadomo, że korekcja musi być wprowadzona, no bo każdy wtryskiwacz nie jest idealny, już w szczególności zużyty, ale mówmy się, że nowy. No i są zastosowane tutaj oporniki, zamiast wpisywania po prostu wtryskiwaczy, to tutaj już masz to załatwione przez fabrykę, po prostu jest oporniczek, wtykasz i sterownik silnika, już wiem od razu, co mam zrobić. W tym wtryskiwaczu robimy plus 002, 005, 05, nie wiem ile, ponieważ wtryskiwacz wyszedł na maszynie, że tak czy siak na testach, że jest taka lub inna odchyłka po prostu w stosunku do ideału. Także taka ciekawostka podczas jak rozbieram sobie. To mówię wam, powiem, że tych wtryskiwaczy po prostu się nie wpisuje, więc ten samochód najwidoczniej procedury nie posiada wpisywania. Są dwa zaworki, nie wiem jakie mówił kolory mi Kuba przez telefon, od którego zamawiałem z Intercarsu. Mam czerwony i zielony. Na pompie widzę jeszcze tutaj jest czujnik temperatury, tak, paliwa. Najprawdopodobniej, bo tu jest czujnik, wiecie, ja mówiłem, że tak się znam na Toyocie, jak się znam, ale myślę, że nic innego mi tu nie przychodzi do głowy, to jest czujnik temperatury. Dobra, ja te czujniki wykręcam, wcześniej to wszystko sobie tutaj widzieliście, mocno umyłem, opryskałem, tak jak się da, w sensie powietrzem sprężonym, żeby jak najmniej syfu się dostało do środka, kiedy już będę demontował te zaworki. Myślę sobie, że to jest kluczowe podczas pracy przy układzie paliwowym. Tutaj widzicie, jak to wszystko wygląda, więc chociaż tyle, próbujemy zadbać jak najbardziej o czystość podczas ingerencji w układ paliwowy. Tutaj każdy ziarenko piasku może mieć diametralne znaczenia, może w ogóle nie mieć znaczenia, żeby było jasne, a może mieć znaczenie takie, że ci stary po prostu któryś wtrysk albo jakiś zaworek się nie domknie, no i pizda. Nie będzie jeździć samochód i tyle, i nie będziesz wiedział dlaczego, co szyma, to dlatego, że żeś wpuścił po prostu syf do układu paliwowego, więc tyle ile jest możliwości, próbujmy utrzymać czystość. Jest tak jak jest tutaj, więc myślę sobie, że to co zrobiłem to i tak już jest dużo, więc zaryzykuję i wykręcam te zaworki, zobaczymy jak one wyglądają w ogóle, co? Z czym to się je i o co tutaj chodzi? No, jakieś tam różnice między nimi widzę, żeby nie było, oprócz oczywiście koloru wtyczki, żeby było jasne. To widzę, że tutaj gdzieś w dziurkach, chociaż tak nie do końca. Ja no nie widzę między nimi różnic takich fizycznych, naocznych, na pierwszy rzut oka. Prócz koloru to wyglądają dokładnie tak samo. Bardzo ładnie, w sensie o-ringi też dobrze wyglądają. Są czyste w środku, nie ma jakiejś korozji, wiecie, bo czasami to są opiłeczki jakieś, brud, tak, w układzie paliwowym, czy właśnie korozja, czy cokolwiek, ale tu nie ma nic, tu jest wszystko dobrze. Tam w środku zaglądałem, też nie wygląda to najgorzej, nic. Idę sobie teraz je podłączyć pod zasilacz, zobaczyć, czy one tykają, w jaki sposób tykają, czy będzie jakaś różnica. I tak jestem zmuszony czekać na nowy filtr paliwa i na te zaworki również czekam, więc odpuszczę sobie filtr
chwilowo ten temat i pójdę sobie zobaczyć, jak S-klasa, bo jakieś koła przyniesie, to idę zobaczyć, czy coś tam się poprawi, czy się nie poprawi. A tutaj sobie porównamy na podstawie nowych zaworów, jak tykają te, jak tykają tamte, czy te w ogóle tykają, idę zobaczyć, więc jeszcze nic nie znalazłem takiego fizycznego, żeby było jasne. Na razie to nie wygląda wszystko tutaj źle, wygląda ładniej w środku, niż bym się spodziewał po zewnętrznym wyglądzie tego silnika. Ja to jedną ręką robię, więc proszę mi nie cisnąć teraz. Ale tyka bardzo ładnie ten zaworek. Nie mam do niego zastrzeżeń, tak szczerze mówiąc. Tak, cyka mocno, cyka jak cykacz taki prawdziwy. Płynie, dobra, więc tak, zaworki mamy sprawne. Ja te zaworki wam pokażę, bo ja mam nowe zaworki, żeby nie było. Pamiętacie, zamawiałem je od razu. O, proszę, przyszły takie zaworki. Ale teraz tak, te zaworki kosztują 1000 zł, dwie sztuki. To jest tak, mało nie jest. To nie jest jakaś cena zatrważająca, bo słyszałem już o droższych zaworkach niejednokrotnie. Natomiast to nie jest 100 zł, więc o ile filtr paliwa można sobie, uważam, tak podmienić, założyć i zobaczyć, co będzie. Pomimo, że ten filtr, no, umówmy się, wyglądał bardzo ładnie w środku i nie sądzę, żeby był problemem. O tyle zaworków nie będę zakładał tak z dupy franc, w szczególności, że no, ładnie tykają i wydaje mi się, że jest wszystko z nimi w porządku. Więc co robię? Składam to z powrotem, wkładam te zaworki. Oczywiście odpalimy, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Zapewne nie, więc moim takim przypuszczeniem jest, że coś się może dziać w zbiorniku paliwa. Już tak wstępnie sobie spojrzałem, bo myślałem, że może do zbiornika paliwa można dostać się tędy, ale tędy do zbiornika paliwa, no ja nie umiem na razie się dostać. Może się można dostać. Witali, można się dostać do zbiornika paliwa czy nie? Czy ty wiesz coś na ten temat? Jak tu się dostać? Nie wiesz nic. Gumówka tam. Tu nikt, gumówka, no najłatwiej w ten sposób, tak. Tu nikt nic nie wie na temat Toyoty, zero. Po prostu ja się pytam wszystkich, czy ktoś kiedyś robił Toyotę, zero. Jedyny Damian podszedł i jak pytam się, tam jest filtr paliwa? Tak, tam jest, no. Jest taka opcja, że smog w pompie, w zbiorniku paliwa jest przytkany i będzie dokładnie ten sam efekt. Szukam czegoś banalnego, nie szukam poważnych chusterek w tym aucie, bo uważam, że ich nie ma. Uważam, że to jest taka banalna sytuacja. Wóz ma swoje przejechane kilometry. Ile to już wam mówię, bo nawet nie pamiętam tego, ale z tego co pamiętam, mało nie jest. No więc pod 300 koła ma, myślę sobie, że jak najbardziej syf w zbiorniku paliwa może być i może powodować problem. Tam będę zaglądał jako następne. Jeżeli tutaj nic nie pomoże, pytanie tylko, czy nie muszę zbiornika opuszczać w dół. Naprawdę. Ale przyszło mi coś jeszcze do głowy. Tam są wężyki. Sobie tu już się nachyliłem. O, tu, to miejsce. Widzicie, czerwony i niebieski. I jak tutaj wypnę i wjadę tutaj zbiornikiem osobnym, takim z wężykami, to nie będę musiał zbiornika wykręcać, żeby sprawdzić, czy tam jest problem. Tylko wtedy mogę odpalić, pododawać gazu i jak będzie wszystko działało, no to wiadomo, że tam już jest problem. I zbiornik trzeba wyciągać, żeby znowu zaoszczędzić troszeczkę czasu, bo jest naprawdę zimno. Zniszczy. Działa to tyle, że odpalił. To tak było, jak przyjechał tutaj, także na razie nic się nie zmieniło. Teraz weźmiemy diagnoskop. Kilka słów o komputerze diagnostycznym. Non stop są pytania. Jaki komputer? Where is the OBD socket? Socket OBD here. Okay. I tak, powiem wam tak, już jest lepiej niż było. Ale nie wierzę w to, że naprawiłem samochód, bo nie za bardzo wiem, co zrobiłem. Znaczy wiem, no wymieniłem filtr paliwa na razie. Wyciągnąłem zaworki, sprawdziłem, czy działają, wsadziłem z powrotem i tyle. Także na razie za dużo czynności takich naprawczych to tutaj nie zrobiłem przy tym samochodzie. Jest w trybie awaryjnym, bo są pościągane węże od turbo, także przepływka jest odpięta, więc tutaj się świecą takie kody błędów, to jest jakby zupełnie normalne. Tym się na razie nie przejmuję, zaraz to będziemy robić, oczywiście, żeby było dobrze. Jaki komputer, dlaczego? Ja używam tutaj Launcha. Launch X431, sprzęt diagnostyczny, który jest szybki, sprawny i poręczny, przede wszystkim poręczny, bateria bardzo długo trzyma. Cały dzień może być bez ładowania i zasuwać przy samochodach i on daje radę. Długo się ładuje, ale coś za coś oczywiście. Sprzęt, który działa tylko i wyłącznie w języku angielskim prawidłowo, bo są tutaj inne języki, ale polski jest krzoki, tłumaczenia błędów są po prostu przekozak. Nawet ja nie byłbym w stanie wymyśleć takiego tłumaczenia błędu, jak on potrafi, czyli w stylu idź po bułki do sklepu na przykład, czy coś w tym rodzaju. Więc w języku angielskim. Język angielski jest dość prosty, jeśli chodzi o techniczny. Jak już zaczniesz go używać, to szybko wszystko przychodzi ci bardzo szybko, więc można się do tego przyzwyczaić. Sprzęt diagnostyczny, który jest przeuniwersalny, przekozak pod tym kątem.
Wszystko zależy od sprzętu diagnostycznego, jaki chcesz używać, moim zdaniem od tego, jakie samochody chcesz naprawiać. Ponieważ to jest bardzo uzależnione właśnie, sprzęt diagnostyczny jest bardzo uzależniony od samochodów, które chcesz naprawiać. Są sprzęty na przykład takie jak Delphi DS100 na przykład, ja też używam tego sprzętu, ale on w ogóle Japońców nie robi. Taka Toyota zapomni w ogóle, tam jakieś podłączenie takie wiecie, takie najprostsze kody błędu i nic nie zrobisz w tym samochodzie. Jeśli chodzi o Amerykańce, zero. W ogóle Delphi odpada całkowicie. No i tutaj właśnie wygrywa w tym momencie taki Lunch, który robi i Amerykańce, i Japońce, a niemieckie samochody i cała reszta gamy francuskiej i tak dalej też robi. I robi bardzo dużo w tych samochodach, ale zawsze trzeba uważać, że ten sprzęt diagnostyczny ma do klikania różne rzeczy. Klikniesz, możesz coś zepsuć. I to jest fakt. Ten sprzęt potrafi zepsuć samochód. I to dobrze zepsuć. Skasuję błędy, żeby tutaj nie było błędów pompy paliwowej, bo tego nie powinno być. Mam błąd przepływu mierza powietrza i błąd temperatury powietrza zasysanego, no oczywiste, no bo jest podpięta przepływka, odpięte węże. Ja sobie teraz wejdę w wartości rzeczywiste, no i właśnie ten sprzęt na wartościach rzeczywistych czasami też niestety, ale no nie ogarnia, no po prostu co tu dużo mówić, po prostu nie ogarnia. Przekłamuje, tak? Nie pokazuje czegoś, coś pokazuje i tak dalej. Więc ten sprzęt jest, jak każdy sprzęt uniwersalny, jest bardzo dobry, jako uniwersalny. Ale jeśli chcesz robić konkretnie jakąś markę, tak? Jeśli chcesz robić Citroena, Peugeota, to Diagbox, tak? To jest oryginał. Jeśli chcesz robić Volkswagen, Audi, VCDS, Odis, Odis Experimental, ten Experimental, tylko inżynieryjny i tak dalej, tak? Jest dużo sprzętów do Volkswagen, Audi. Jeśli chcesz robić Mercedesa, Star Diagnoza. Jeśli chcesz robić BMW, Ista, Impa. To są sprzęty dedykowane do danych marek i te sprzęty dopiero robią to, czego byśmy oczekiwali my, diagności. Natomiast sprzęt uniwersalny zawsze będzie uniwersalnym sprzętem, czyli jestem do wszystkiego, czasem do niczego. Pięknie to się rymuje i tak to już jest. Koniec o sprzęcie diagnostycznym. Jak ja mam wybierać? Cena w stosunku do jakości, możliwości, Lunch numer 1. KTS, mega drogi sprzęt, bardzo dużo umie, jest bardzo dokładny i precyzyjny, bo to trzeba przyznać w KTS-ie Boscha, ale jest bardzo drogi. Z 30 koła kosztuje taki pener, tak? Tutaj mamy 7-8 koła, także to jest olbrzymia różnica, a też naprawdę dużo potrafi. Więc naprawdę trzeba popatrzeć, poszukać. Wszystkie sprzęty w podróbkach według mnie są średnie, żeby było jasne. $650, $660, $670, czyli ciśnienie paliwa, którego nie byłem w stanie uzyskać przed moją pracą. Maksymalne ciśnienie, jakie uzyskałem, było 350 barów. Na biegujałowym, teraz na biegujałowym jest 400 mniej więcej, tak? Troszeczkę mniej, troszeczkę więcej. Natomiast po dodaniu gazu ciśnienie paliwa spadało do 150 barów i robił wu. 600 barów, ok, składam resztę i zobaczymy, czy to jest to? Czy to jest 1-0? Muszę wam to pokazać, bo ja mówiłem, że to turbo jest w średnim stanie i że jest olej w dolocie, ale tego się nie spodziewałem. Oczywiście, że umyjemy ten samochód. Pochlapało mi troszkę auto. To wiecie, ja nie za bardzo się spodziewałem, że to tak tu się wydarzy. Nie będę ukrywał. Nie przemyślałem tego. Ale wygląda, ja wam powiem, że ocentkowany jest bardzo ładnie. O, bardzo ładnie jest ocentkowany. Ładnie zrobiłem? Ładnie, tak. Taki design nasz. Artystyczny. Artystyczne to jest, tak, też tak uważam. Będzie trzeba umyć. Niektórzy tak pizgają pędzlem i dostają za to miliony. Dokładnie, po tym, nie? Do obrazy robię takie klap, klap, klap i dostają za to dokładnie. Siano duże, więc tutaj może właścicielowi też się spodoba. Byłoby zbyt pięknie, gdyby się tak udało po prostu. Znaczy tak, są astronomiczne różnice po mojej pracy, ponieważ wciskam gaz podłogę i on w ogóle jedzie, rozumiemy się, tak? Macie dwójeczka i ten samochód ciągnie. To było nie do zrobienia, co teraz robię. To on tak w ogóle to nie przekroczyłbym 40 na godzinę, jak tu przyjął. Także poprawa jest znaczna, ale niestety nadal z tym ciśnieniem jest problem. Generuje już teraz dużo wyższe, ale nadal za małe. Czyli co, drożniłem filtr paliwa i jest troszeczkę lepiej, ale w zbiorniku nadal jest syf na smoku i nadal jest problem. Przyczyn jest więcej w tym przypadku, myślę, że dwie. Czyli brud w zbiorniku paliwa, przez który silnik czy pompa paliwowa nie ma siły zasysnąć paliwa tyle, ile potrzebuje, a filtr paliwa był swoją drogą najprawdopodobniej, no bo poprawy są duże, tak? Jeżeli ja dodaję teraz gazu, no to on tego nie robił, to było niemożliwe. Także on nie przekraczał 2000 obrotów, jak ja mu dodawałem gazu, dusił się, mulił, spadało to ciśnienie, teraz nie spada, teraz jest 600 barów, zamiast 150 przy pedale podłodze i da się już jechać w ogóle, a nie dało się, czyli mamy
pół metek mi się wydaje z tym samochodem. I to, czego chciałbym uniknąć najbardziej, czyli zajrzenia do zbiornika paliwa, niestety, ale czeka nas bezdyskusyjnie. Okej. Całym sobą marzę o tym, żeby nie musieć ściągać tego zbiornika, bo... To jest cztery napęd, tak? Przede wszystkim. Wał wyjeżdża, wydech wyjeżdża, zbiornik, jak widzicie, jak w każdym quattro czy czteronapędowym aucie, jest nad tym wszystkim. Śruby do odkręcania wyglądają mniej więcej tak. Ja bym wolał tego naprawdę nie dotykać. To jest coś, co mnie bardzo mocno zniechęca do pracy przy tym samochodzie. No te śruby wyglądają ślicznie. No ta kolejna, która wygląda super, ona pewnie się odkręci, jest taka opcja, ale jakby widzę ten cały demontaż tutaj, nie będę ukrywał, że przeraża mnie to. Jak będzie trzeba, to oczywiście wszystko jest do zrobienia, ale też zauważyłem, że to czego szukałem tak naprawdę troszkę, że tam, tam jest chyba rewizja od góry. I teraz nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że ta rewizja tam jest, czyli możemy, i tam widzę też wtyczkę od pompy, spróbuję wam to pokazać, gdzie to, w którym miejscu dokładnie jest. Czekajcie, tam jest, o widzicie taki okrągły ten, o takie okrągłe tam, to tak, to jest rewizja, a tam jest, o lampką teraz tak, wskazuje wtyczunia biała. Wtyczunia, która prawdopodobnie jest do czujnika poziomu paliwa. I teraz tak, widzę, że to jest centralnie tu, w tym miejscu, czyli to jest pod tylnymi fotelami. Tylnych foteli nie wyciągałem, nie sprawdzałem, liczę na to bardzo mocno, że tam pod tymi fotelami jednak ta rewizja jest i nie trzeba demontować zbiornika paliwa. I bardzo mocno na to liczę, że fachowcy od Toyoty jednak pomyśleli i zrobili to tak, że można tam się dostać bez ściągania zbiornika. Co myślicie wy, że tak będzie? Będzie tak chyba, nie? Najwyżej wytniemy tam dziurę gumówką, jak będzie trzeba, i później przyspawamy to z powrotem albo na samowiertki poprzykręcamy, czy cokolwiek innego, byle nie demontować tego zbiornika paliwa. Bo jest bardzo zimno, jak widzicie, cały czas zasuwam na dworze, a tu na tym podnośniku jest duży przewiew i wolałbym jednak zrobić to w taki prostszy trochę sposób. Podnośnik, jak widzicie, idzie tempem ciężko żółwim, bo jest olejowy i chyba jest mu zimno, tak mi się wydaje. Co myślicie? Wow! Ale fajnie! Ale fajnie! Wow! Co tam jest? Pokaż. Czego się dowiemy? W samochodzie jest pompa paliwowa. Naprawdę? Nie sprawdziłem tego. A tu wygląda, że jest pompa paliwowa. Po kablach to wnioskuję, zaraz wam powiem dlaczego. Ale... A tu ja już nie byłem pierwszy. Tu już było podważone to, bo to po prostu sobie jak chips. Jak chips się poluźniło, okej. Okay. Przyściągnęło. Ej, bo... Jestem nauczony, że jeżeli jest na filtrze paliwa pompka, to pompy paliwa w samochodzie nie ma. Tego jestem nauczony, ale mówiłem wam, że Toyota jest dla mnie wynalazkiem. Najwyraźniej czegoś nie wiem. Tej, tu jest pompa paliwowa. No to ona po prostu nie działa, co? No jak byk. Dobra. Sprawdzamy zatem pompę paliwową. Jak ją sprawdzić? Już wam tłumaczę. Więc tak, teraz na mojej krwi wy będziecie mieli konkretne, fajne wiadomości. Bo jeżeli to jest prawda, to co tutaj się teraz dzieje, czyli to co ja już przypuszczam, że ta pompa po prostu nie działa, bo nie wiedziałem, że ona jest tutaj po prostu z tyłu w tym cholernym samochodzie, nie przypuszczałem, to wy będziecie wiedzieć od razu, gdzie uderzać, a nie iść drogą okrężną, tak jak ja szedłem właśnie teraz. Ale dobrze, cieszę się z takich odcinków, ponieważ widzieliście przy okazji, jak kolejne jakieś tam rzeczy poszczególne robiłem, w jaki sposób. I tak naprawdę ten samochód i ta awaria, co tu jest, prawdopodobnie jest do naprawienia dla was na parkingu w sumie. Bo żadnych narzędzi jakichś skrupulatnych nie potrzeba, wszystko idzie sobie zamówić bez żadnego problemu. Jak widzieliście z technicznego punktu widzenia, no to manual tu jest potrzebny, żebyście mieli jakieś ogarnięcie z narzędziami, ale bez przesady, no to jest wszystko tutaj do zrobienia. Wiem, że te Toyoty chorują na takie rzeczy, bo to widzę, piszecie gdzieś tam, nawet już kiedyś w przeszłości miałem takie styczności z tym samochodem i rzeczywiście siesieniem paliwa był problem. A więc teraz co? Teraz sprawdzimy sobie, czy ja wam pokażę, jak sprawdzić, czy pompa paliwowa tutaj działa, w jaki sposób ja to robię. Oczywiście, bo jak to się robi według książki, nie mam pojęcia. Wiem, jak ja to robię i na pewno to będzie działało. Pierwsze, co musimy zrobić, to ściągnąć oczywiście wtyczkę, którą już mam ściągniętą. Ja sobie tam obsikałem to wszystko powietrzem, żeby nie było. I teraz słuchajcie, najprostsze, co może być, rozpoznanie kabli, które są od pompy paliwowej. To jest podstawa. Tutaj widać, jak jasno na białym, albo nie widać, a to już zaraz będzie widać, tylko czekajcie. A, zobaczcie to!
Od Passata B5? Dywanik? Naprawdę? Dobre. Okej. Okay. Już wam pokazuję, co ja tutaj będę teraz robić. Dobra, pierwsze co robię, to ściągam tutaj tą osłonkę, która jest na tym. Tak, żeby spróbować nic nie połamać. Fajnie by było. Nie zawsze to się udaje. Czasem się połamie, czasem nie. Jest, jedno puściło. Teraz drugie. Cyk. O, puściło. Nic się nie łamało. Piękna sprawa. Proszę bardzo. Mamy, tak jak się spodziewałem, mamy cztery przewody. Spodziewałem się pięciu. Przepraszam. Spodziewałem się pięciu przewodów. Mamy cztery przewody, tak? Cztery, tak. Cztery przewody. Też tak może być. W zależności od typu czujnika, poziomu, jaki jest tutaj zastosowany. Jedne potrzebują tylko dwa przewody. Jest typowo rezystancyjny. Inne potrzebują trzy przewody, ponieważ musi być jeszcze masa uziemiająca, jakby to wszystko, więc różnie to bywa. Tutaj mamy dwa przewody. Jak rozpoznać to od pompy paliwowej? Są po prostu grubsze. Zawsze. Przewody od czujnika są cienkimi przewodami. Przewody od pompy paliwowej to są te tutaj dwa, niebieski i białe, i to są grubsze przewody niż tamte. Tamte to są takie, wiecie, 0,75 kwadrat, a tutaj mamy co najmniej 1 albo nawet 1,5 kwadrat. Ok. Pod te przewody, czyli pod te tutaj dwa piny, podpinamy się kontrolką. Kontrolka, podstawowy sprzęt diagnostyczny każdego diagnosty. Pamiętajcie, w aucie bez kontrolki nie podchodź w ogóle. Teraz tak, ważne jest, żeby mieć takie szpikulce, albo się wbijasz tu od tej strony, jeśli masz, posiadasz taki szpikulec fajny. On jest cieniutki, więc on nie rozczapierze mi pinu, tak? Bo to jest bardzo ważne, ludzie tam wtykają najróżniejsze rzeczy i później się okazuje, że wtykasz wtyczkę i pin już nie styka się z pinem wystającym tam z pompy paliwowej i coś przestało działać. To jest bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę, żeby tych pinów tam nie rozczapierzać. Wiecie, ile awarii ja naprawiłem w ten sposób po różnych mechanikach, elektrykach i innych, gdzie po prostu pin był rozczapierzony i nie stykał? Masę, naprawdę masę, więc zwracajcie na to uwagę, bo to jest zupełnie normalna rzecz, że tak się dzieje. Ok, chcemy zmierzyć podstawowo teraz, czy pompa paliwowa dostaje zasilanie. Kiedy zasilanie dostaje? No po zapłonie, a już na pewno podczas kręcania rozrusznikiem musi tu się pojawić plus i minus, żeby pompa zaczęła funkcjonować. Ok, od tego zaczynam, czyli podpinam się tym wszystkim, robię to jedną ręką, więc nie jest to takie proste, ale też nie jest nie do zrobienia. Ok, ok, mam to podpięte, jak widzicie. Kontrolką wpiąłem się obok pinu, a nie wy, bo tak jak mówiłem, nie chcę go rozczapierzyć, a obok pinu między plastikiem a pin możesz się tam wcisnąć. Jeśli nic nie pęknie, to znaczy, że poszło ci to całkiem dobrze. Teraz co? Wizualizacja, tak? Po prostu włączam najpierw zapłon. Gdzie jest ta pompa, bo ja jej nie widzę w ogóle. O! O! Zapłon! Nie widzę nic. A, moment. Mam luz, mam luz. Próbuję odpalić auto. Okej. Okay. Widzieli? Właśnie nie widzieli. Ja pierdzielę. Nie chcę mi się wierzyć, że to jest tak prosta diagnoza. Co, jeżeli nie ma zasilania? Poszukaj bezpieczników, ale zanim to zrobię, to chcę wam jeszcze pokazać, jakbym sprawdził, gdyby tam zasilanie było. I sprawdzimy sobie, czy ta pompa na pewno tam jest. Bo biorę pod uwagę, miałem już takie przypadki kiedyś, w Francuzie jakimś chyba, że przewody do były, niech akurat nie chodzi o pompę, o coś innego, przewody do danego podzespołu były, ale podzespołu nie było zamontowanego, bo akurat auto było w tego niewyposażone, ale instalacja była pociągnięta. To są ciężko, turbo, sporadyczne przypadki, ale takowe się zdarzają, więc ja sobie zobaczę, czy ta pompa tam na pewno jest i czy ona funkcjonuje, zanim sprawdzę, dlaczego nie ma zasilania. W jaki sposób? Po prostu podepnę ją na krótko. Już działam. Teraz tak, gdy bociana bzyka już pak. Kiedy już to mówiłem, a wy w komentarzach kończyliście nawet. Dobrze, mam dwa kabelki podpięte bezpośrednio pod akumulator z przodu. Sprawdzam. Na pewno mam prąd. To jest ważne, co teraz robię, ponieważ na tych klemach, które są zaśniedziałe, przyrdzewiałe, nie jesteś pewien, czy to styka. Później dotykasz tam, nie masz pewności. Zawsze. Tak? Masz prąd, na pewno jesteś pewien 100%, że tutaj masz plus i minus, nie musisz podłączyć żadnej żaróweczki, po prostu to stykasz w ten sposób. Ok. I teraz. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo... I teraz, co ja tu sprawdzam? I co? O! Widzieliście? Okej. Zasada jest prosta. Polega ono na tym, że nic tu się nie dzieje. Nic. Czego tam szukaliśmy teraz? Szukaliśmy, żeby iskrzyło i dźwięku pompy paliwowej, tak? Nie mamy ani jednego, ani drugiego tutaj, czyli pompa jest elektrycznie całkowicie uszkodzona najprawdopodobniej, jeżeli rzeczywiście tam jest, a wydaje mi się, że ona tam jest. Może być sytuacja taka, że będzie się iskrzyć, a nie będziesz słyszał pompy paliwowej. Wtedy oznacza, że ona jest zatarta. Więc to są dwie awarie różne, ale do jednego prowadzą, czyli do tego, że musisz ją stamtąd wyciągnąć. Dobra, rozkręcam to i sprawdzam, bo tak czy siak interesuje mnie smog. Czy ta pompa tam jest, czy nie jest, to i tak to otwieram. Więc no i teraz to mnie najbardziej załamuje, wiecie co?
Te śruby tu. Naprawdę? A! 1-0. 3-0. Yeah! Kurde, 4-0. Hej, chłopaki. Ja chyba źle oceniam Toyotę, mi się wydaje. To tylko z zewnątrz wygląda tak źle. Albo popukanie rzeczywiście dało bardzo duży rezultat. Ale chyba nie. Chyba nie. Chyba bez pukania też by się odkręciło. Ale zobaczcie, gwinty. No i nie widzicie tego. No. Igła nie jest, nie? Ale nie jest źle. Mam wrażenie na pierwszy rzut oka po podniesieniu klapki, że nie ma pompy paliwowej jednak. Czyli są kabelki, całe przyłącze, a pompki nie ma, ale zaraz sprawdzę na 100%, bo jeszcze nie mam pewności. Czekajcie, trzyma się. O, ale się nie trzyma. Teraz widzicie moją twarz, kiedy będę się skupiał i walczył z tą pompą tutaj. A trochę magicznych zaklęć sobie powiem w głowie, żeby nie przeklinać na zewnątrz. Oż ty kurde. Ale ilość opiłków jest dramatyczna metalowych. Nie ma pompy w zbiorniku paliwa, czyli jednak moja wiedza była dobra pod kątem, jak jest pompka ręczna, to pompy elektrycznej nie ma. Ale zobaczcie, piny tutaj są i we wtyczce też są. Tak, zagadki. To są rebusy przez Toyotę zrobione specjalnie. Dzień dobry. Ja chyba się nie znam na mechanice, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że moja wiedza jest żenująca, żenuła, bo spodziewałem się tu jakiegoś megasyfu, ale takiego megasyfu to tu nie ma, bez przesady. To jest brudne, ale to nie jest zasyfione mega, więc myślę sobie, że to jeszcze tutaj powinno ciągnąć paliwo przez to. Tam niestety są opiłki, nie wiem, czy uda mi się pokazać wam. Teraz tych opiłków aż tak tam nie widać, ale tam jest ogólnie bardzo świecąco i kolorowo, więc tu coś się dzieje bardzo niedobrego ogólnie. Naprawdę bardzo niedobrego. Czekajcie, spróbuję zrobić tak. Sprawdzimy, czy to są opiłki paliwa, czy to tylko tak wygląda. Opiłki paliwa, co ja pieprzę w ogóle? Opiłki metalowe, czy to tylko tak wygląda? Mam tutaj specjalny sprzęt diagnostyczny. Wiecie, jaki sprzęt jest diagnostyczny do sprawdzania opiłków metalowych? Tak, oczywiście, magnes. Cóż mogłoby być innego? Dobra, wsadzimy mu tam głęboko, wyczyścimy go najpierw. Wsadzimy mu tam to głęboko i zobaczymy już. Tak, to są opiłki metalowe. Na magnesie mamy opiłki metalowe. Także coś tu się dzieje na pewno. Coś się przyciera, zaciera. Co, pompa wysokiego ciśnienia? Jakieś pomysły, wymysły? Myślę, że niestety tutaj nie ma problemu. Będę mógł to poskładać tak naprawdę z powrotem. Wyczyszczę to oczywiście, zanim złożę, ale nie sądzę, że tutaj coś mu dolega. Mam wrażenie, że to nie tu, ale jeszcze to przyjrzę się temu, ok? Opatrzcie w ogóle tu. Ja wam będę w stanie to pokazać. Nie wiem, czy to widać. Już pokazuję, gdzie. Co chcę, żebyście zobaczyli. Tu. Tu są duże ilości takich metalowych opiłków, które tam się osadziły. Okej. Jakby metalowych opiłków nam nie brakuje, ja to rozbiorę, przejrzę oczywiście, czy na pewno tutaj dobrze myślę i składamy z powrotem do kupy, nie? No. Tak myślę. To nie tak do końca jest pięknie, jakby się wydawało, ponieważ ssanie w tej pompie idzie z tego koszyczka, w której są te opiłki. Powrót, moim zdaniem, idzie przez to z powrotem do zbiornika paliwa. Takie mam wrażenie, nie jestem pewien tego, co mówię, bo nie ma tu żadnych strzałek ani niczego. A może są, tylko jeszcze ich nie zobaczyłem. Nie ma żadnych strzałek, nic, więc wypowiadam się na razie na podstawie swojej intuicji. Mówię też to dlatego, ponieważ z tego wężyka to idzie do drugiej strony zbiornika paliwa, na drugą stronę. Także myślę, że to jest ssanie, bo tu jest wykonany zaworek taki, że się raz z jednego, raz z drugiego zbiornika, kiedy ma potrzebę. I zobaczcie, jak to wygląda. Jedna dziurka w połowie. Czekajcie. O. Gdzie jedna dziurka jest tylko tak naprawdę drożna. Reszta jest niedrożna i teraz patrzcie na to. Co ja tutaj wam teraz pokażę. Uwaga.
Cóż to takiego jest tutaj? Co to takiego jest? Dobra, robimy tak. Myję to, czyszczę, przedmuchuję i składam. I patrzę, bo może jednak. Ten... Ty kradniesz coś czy ładujesz panu? Ładuję. Ładujesz panu. No, takie amorki do A8. No, półtorak za sztukę by wjechał jak nic. Mógłbym sobie dorobić ładnie. No, raczej, nie? Na Allegro, bez ochrony komponentów, bez numerów. Jestem ciekaw, czy to to. Bo cały czas nie mam takiej pewności, ale myślę sobie, że wszystkie te rzeczy razem, czyli filtr paliwa na przykład, teraz ten syf, który znalazłem w zbiorniku, to już razem może tworzyć całość w postaci, że samochód nie funkcjonuje jak należy. Czy tak będzie? To się okaże. Jezu, ile tu się rzeczy wydarzyło po drodze, moi mili państwo. Ja bym chciał, bardzo bym chciał, jeszcze idzie do mnie Mateusz. Ja raz cię widzę w takim samochodzie w życiu, kurwa. 7 lat albo 6 tu pracuję. A ja dzisiaj spędziłem przy nim dużo czasu, przy tym samochodzie. I teraz tak, auto... Wiecie, do czego jest ten przycisk? Ten tutaj? Widzieliście? Ja go pokazywałem już wcześniej. On podnosi obroty biegujałowego. Widzieliście to? Podniósł obroty. Uwaga. Czekaj. I powoli będzie schodzić. On tak bardzo powoli schodzi z tych obrotów. No, bardzo powoli schodzi. Teraz uwaga, wcisnę jeszcze raz. I cyk. Jest. Do czego jest przycisk do podnoszenia obrotów biegujałowego? Nie wiem. Nie będę się tutaj jakoś zagłębiał. Może wy mi odpowiecie w komentarzach. Czy auto jest naprawione? Jak myślicie? Poopowiadajmy sobie o tym w komentarzach, czy zabiegi, które zrobiłem, mogły wpłynąć na to, że ten samochód będzie chodzić, a dowiecie się to w następnym odcinku. Ja nie będę ukrywał, że nie skończyłem tego wozu do końca, bo już mnie wyrzucili z podnośnika i każą mi robić inne rzeczy. Wiktor idzie z informacją. Uwaga, info. Tak. Potrzebowałbym kogoś jeszcze do pomocy, najlepiej ciebie. A to leci prawdopodobnie z tego samego miejsca. Z tego samego miejsca, nie? No kurczę, chciałbym tylko wiesz, żeby ja bym skoczył albo tyle do góry i pokręcić kierownicą i to żegnamy się z wami bardzo gorąco i serdecznie. Byłoby nam bardzo miło was dzisiaj gościć na naszym kanale Autodyżur. Oglądajcie nas co środę i co niedzielę. To jest bardzo ważne. Klikajcie subiki, łapki w górę, komentujcie i bądźcie z nami. Uśmiechajcie się, nie? Bądźcie szczęśliwi. Tak, i korzystajcie z życia. To jest bardzo ważne. A to Jotka dowiecie się w przyszłym odcinku, czy działa, czy nie działa. I jak działa, i czy jest dobrze, i czy źle, i ten. Nara, cześć.